Nieczęsto miewasz sny. Dzisiejszy jednak jest niezwykle wyraźny. Długo wędrujesz, aż wreszcie trafiasz pomiędzy kamienne mury Candle Keep. Przed tobą wznoszą się ściany twego dawnego domu, drzwi jednak są zamknięte na głucho. Widzisz światełko świecy w oknie twego pokoju, jednak gdy patrzysz, kamienie wokół okna nagle zbliżają się do siebie, jakby nawet ściany twego domu spiskowały przeciwko tobie. Słyszysz znajomy, choć dobiegający jakby zza światu w głos, jednak przyjazny i łagodny. Nie możesz tu wrócić, dziecku. Musisz iść dalej. Przed tobą pojawia się sylwetka Goriona. Jego widok powinien cię uspokoić, ale stary mak jest tylko cieniem człowieka, którym był kiedyś. W twoich snach jest równie martwy, co w życiu. Widmo przybranego ojca wskazuje mroczną knieję, jakby cię zapraszało. Może tak jest w istocie. Ciężko jednak będzie się przedrzeć przez chaszcze. Gdy o tym myślisz, kątem oka dostrzegasz prostą, wygodną ścieżkę. Wygląda tak, jakby była przeznaczona tylko dla ciebie. Przyciąga cię jak magnes, niosąc obietnicę odmiany dotychczasowego życia. Stoisz jednak bez ruchu. Szlak jest zbyt wygodny jak na twoje upodobania. Nie zamierzasz rozpaczać nad przeszłością, nie chcesz jednak też o niej zapomnieć. Gorion uśmiecha się i rozpływa w nicość. Pokusa staje się silniejsza, ty jednak się odwracasz i ruszasz w innym kierunku. Droga nie wygląda zbyt przyjaźnie, ale z pewnością zapowiada się ciekawie. W pewnym momencie do twych uszu dobiega złowrogi szept. Rozpoznajesz głos, mimo że słyszysz go po raz pierwszy. Dowiesz się. Nie zwracasz uwagi na słowa. Idziesz przed siebie, nie patrząc za siebie.